A my jedziemy w stronę Parku Narodowego Krka. Dobra, na razie jeszcze całkiem lejtowe serpentiny. O, jedzie tir. O, szyszunie na poboczu. O, powiem ci, ostry jest tu zakręt. Dobra. Oj, też byś dała radę prowadzić. Chodzimy następny. Też byś dała radę prowadzić tutaj. No pewnie. Na pewno bym lżej te serpentiny łapała. Teraz. Serpentina! Matko bosko. O! Tam byliśmy. W stronę słońca jedziemy. Teraz będzie znowu. O Jezu, 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 Jezu. Tutaj jeszcze jest. O Matko Bosko. Jeszcze minęliśmy znak serpentina wcześniej. O, dobra. Łapię się tutaj. Łapię się. Trzymadełko na cykora. O Jezu, 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 Jezu. Powiedz, co się stało. Mam powiedzieć, co się stało? Obudziliśmy się o 5:40 z zamiarem spakowania się w 20 minut. Obudziliśmy, to nie znaczy, że wstaliśmy. Teraz czekaj. Dobrze. Że on tutaj wyjeżdża. Tak. Co się dzisiaj stało? Jak najprościej. Dobra, dlaczego ja nagrywam zamiast kamerki, która wisi normalnie pod szybą? Ponieważ Łukasz zgubił kartę pamięci do kamerki. Wczoraj zgrywał nagrania na laptopa. Wieczorem po wyprawie do Jablanaca byliśmy tak zmęczeni, tam się jechało 2 godziny, że po prostu położył gdzieś te karty, a dzisiaj rano jej nie mogliśmy znaleźć. W związku z czym moja fryzura to jest wynik, prawda, braku czasu, nieuczesania się, poszukiwań karty i nie znaleźliśmy jej. No powiedz, kochanie, jak się z tym czujesz? Beznadziejnie. O matko. Czuję się winny. I właśnie zbliżamy się do kolejnej wspaniałej serpentiny, zatem będzie to ostatnia serpentina, więc po prostu tak. Uwaga, uwaga, przed nami ostatnia serpentina. Za stabilizację kamery robią tylko i wyłącznie moje ręce. Mam gimbala w łokciu. O, pan tir zrobił najazd i pięknie poradził sobie z tą trudną serpentiną. A nie, jeszcze sobie nie poradził. Poradzi sobie? Nie wiadomo. Ojejku, ojejku, wyjeżdżamy. Dawaj, Volvo! Tak! Pięknie! Ostatnia serpentina pokonana. Za 10 km jeszcze jechania przez góry, taką piękną ścieżką, drogą, trasą. Droga numer 23, Stara Cesta. Tak jest. Wybaczcie upierdzieloną szybę. Teraz zauważyłam. Kurde. To nie pomoże. To nie pomoże. To nie pomogło. To nie pomogło. To nie biela. Dobrze, no to już. Przed nami masyw górski, przez który dosłownie za chwilę przejedziemy tunelem Sveti Rok. Tunel ma ile kilometrów? 5,5 kilometra. A masyw się nazywa Velebit. Velebit, tak, dzięki Łukasz.
jedziemy właśnie autobusem w parku Krka, w parku narodowym Krka. Autobus jest pełen ludzi różnych narodowości. Co robisz? Na miejscu się dowiedzieliśmy, że w zasadzie wycieczka obejmuje podróż również autokarem. Jest jeszcze więcej serpentin. Tam jest wodospad Kradiński Bóg. Właśnie idziemy w jego stronę. Robię dużo zdjęć, Łukasz robi dużo filmików. Myślę, że uda nam się zebrać bardzo fajny materiał. No i chodźcie, pokażemy, jak jest nad wodospadem. Pray to gods that don't exist.
wodospad Skradiński Bóg. Teraz robię zdjęcia. Tak się zawinęła. Zadła. Dwaj rozbójnicy na dzielni. Koty z Primosztem. Jest akcja. Biegnie. Yeah, I love cats. You can take them home if you want. We have like 500 of them here. yeah, I've read about the cat problem in Croatia. Yeah, we have a big problem here. Those are actually brother and sister. I remember them when they were like this. Oh. Yeah. No. Postanowiła się umyć teraz. Ks. Morduj frytkę. No siedzi na niej. Dziękuję. Dłużej tym bardziej. A to nie jest tak, że po prostu słońce razi? Gdzie słońce? Pod parasolem. Dobra. Tutaj mamy mnóstwo jeżowców. Proszę, osada jeżowców. Tutaj rybki pływają. Woda jest tak czysta, że to jest niepojęte. Tak, jesteśmy w Primoszten. Tu osada pająków. Ślimaków. No. Primoszten w serduszku. Byliśmy świadkiem niecodziennej sytuacji. Dla nas niecodziennej, bo dla mieszkańców to pewnie jest chleb powszedni. Zbliżamy się do Splitu. Zostało nam już całkiem niedaleko. I nagle zobaczyliśmy lądujący samolot Wizz Aira. No więc szybki luk na mapę i tam rzeczywiście jest lotnisko. Mówię, dawaj, dogonimy go. No, wyjeżdżamy ze zakrętu, samolotu nie ma. A był w odległości, nie wiem, 500 metrów? Kilometra? No, nawet może bliżej. 500 metrów. Totalnie szalenie blisko, nie? No dobra, wyjeżdżamy za kolejnego i kolejnego zakrętu, a tam na dole, po prawej stronie, rzeczywiście jest pas startowy. A samolotu nie ma. Żeby wylądować, to on musiałby, bo on schodził mniej więcej prostopadle do nas. I tak. Żeby wylądować, to on musiał praktycznie o 90 stopni skręcić. Jak to się stało? Jakżeż to możliwe? Nie wiem. Pozostajemy w tym znaku zapytania. Jak działa lotnisko w Splicie? Niedaleko Splitu. Nie wiemy. Nie znaleźliśmy tego samolotu. No, witajcie. Jesteśmy już na noclegu niedaleko Splitu w miejscowości Sztobrecz. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Pani kelnerka dzisiaj w restauracji powiedziała mi, że mówię, jakbym była urodzoną Chorwatką, co pewnie się mijało z prawdą. Mijało się z prawdą, bo jestem Polką, ale to dobra, nieważne.
idziemy na nocleg, ale dlaczego idziemy na piechotę, a nie od razu z auta do apartamentu? Otóż na miejscu jakoś godzinkę temu, kiedy zajechaliśmy już tam na pokój, pani właścicielka przywitała nas z tą informacją, że w pokoju nie ma światła, że była jakaś awaria, nie wiedzą, co się stało, nie wiedzą, czy uda im się to naprawić, w związku z czym musieliśmy podjąć decyzję, czy zamieszkamy przez ten tydzień lub krócej do momentu naprawienia awarii w apartamencie piętro niżej, czy poczekamy chwilę, o matko, jak tu ciemno, czy poczekamy chwilkę i zobaczymy, czy uda się awarię naprawić. Także chwilę temu dosłownie dostaliśmy informację od pani właścicielki o tym, że nie widać mnie, o nie, nie widać mnie. Dostaliśmy informację od pani właścicielki, że awaria została naprawiona. Nie działa jedynie płyta grzewcza, która ma być nam zastąpiona. Patrz, jakie egipskie ciemności. No, musicie mi uwierzyć na słowo. O, kto tu się pojawił? Jakiś duch. Musicie mi uwierzyć na słowo, że tu byłam, mówiłam i no, i pełni już nowej energii. Wracamy z jakiejś sztobreckiej zatoczki na nocleg. Po długim, owocnym dniu, bardzo fajnym zresztą, bardzo ciekawym, wracamy na nocleg. Jesteśmy w... gdzie jesteśmy? Sztobreciu. Stobrecz. 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 Naprawili prąd, także nie jest źle. Klima działa. Tutaj pokażę płytę grzewczą. Ta prawdopodobnie... Czasteczka! Ta prawdopodobnie zrobiła zwarcie w mieszkaniu. Ona nie działa niestety, natomiast od razu instant dostaliśmy tutaj płytę taką do korzystania. O kurde! To jest ojej! Kija. O, jak ci się oczy zaświeciły. Okej, okay. No dobra. Jak to działa? Może powieś się na tym tak, wiesz, zaskocz z krzesła. O, to jest super. To jest zdecydowany plus tego mieszkania. Bo otwieramy jedne drzwi, otwieramy drugie drzwi. Dobra, ojej, upada deszcz. To jest chyba jeden z tych trzech dni w roku w Splicie, podczas których pada. No, tak, jest taka szczelina. Okej. Dobra, odkryliśmy szczelinę wentylacyjną. Tam trzeba troszeczkę użyć siły ramienia, aby otworzyć. I wychodzimy, słuchajcie. Wychodzimy na balkon. Widać piękny widok na miasto, nocny Split. W dzień pokażemy, jak to wygląda. Tam jest Split. W sensie tam. O, to jest zimne, mokre. Dlatego stoję na progu. Moje kochanie wlazło w wodę. Tak, piękny deszczowy dzień. Właściwie czekaj, wieczór. A możemy sama to zamknąć? Splicie. A to otwarte zostawić? Okej. Okay. Mhm. O proszę, czyli mamy takie wyjście. Tak, to jest zdecydowanie ten balkon. W dzień go. O Jezu. W dzień go pokażemy wyraźniej. Balkon jest gwoździem programu. To jest bardzo, bardzo fajne. Sypialnia. Tutaj ja muszę zacząć od tego, że odkąd zobaczyliśmy to zdjęcie tego apartamentu, leje z tego napisu. Tak, chwila ciszy. Ręcznie. Chwila ciszy. Napiszcie w komentarzach, jak takie okno otworzyć. Jak ktoś ma doświadczenie z otwieraniem okien w Chorwacji. A, może. Czuję ten wysiłek. No nie chcę urwać. A niezmiennie love is in the air. Spytamy jutro pani na WhatsAppie. Tak. Tak, pani się wydaje bardzo kontaktowa, bardzo miła, uprzejma. Po co nam domofon z kamerką?
Bez wyświetlacza. Po co nam? No, także liczyliśmy o, na... O, dobra, tego nie pokazałem. Dobra, właśnie Łukasz odkrył, że LEDy zmieniają kolor. Proszę bardzo, proszę zaprezentować. Tak jak w domu. Juhu! Jest czerwony, zielony, niebieski. No, to może tym pozytywnym akcentem. Dzięki za uwagę. Nie migają. O, migają. Ty sprawdź najpierw, a później krzycz. Pan wkurza beton. A ten kosi beton. Ten kosi beton, a ten pan za nim odkurza to, co skosił. Jakie zadbane pobocza. Jest kilkanaście. Tak, kilkanaście ogromnych wiatraków na szczytach gór, gdzie ich praca jest praktycznie ciągła, bo tu ciągle wieje. Tam. Tam i tam za nami minęliśmy. To nie filmuj mojego ucha, bo nie umyłem rano. Bo nie miałeś czasu, bo co? Szukałem kamerki, karty pamięci, której zgubiłem. Ojej, oj. Nie mam słów. Bardzo dobrze tu jest wszystko zorganizowane. Co konkretnie? No tutaj jakiekolwiek roboty, najmniejsze nawet, to jest dwóch gości zawsze kierują ruch. Tak. A wracając do tych łąk. Jakie łąki? Krzoki są. Tym razem chorwackie. I wiatr poprzewracał pachołki. Leży pachołek. Tak, jesteśmy. Jest jakoś cieplej. Już jest 19 stopni. Po drugiej stronie. Jakie góry, jaki masyw ogromny. Niesamowite. Nie widać żaby, ale słychać ją na pewno. Tam, tadam, tam, tam, tam. Nie, weź, weź, weź. Nie wiem, czekałam, kiedy się skapiesz.